Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk. Dzisiaj dość intensywnie, więc od razu witam pierwszego gościa, pani Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Sanitaryzmu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zajmuje się pani kwestią sanitaryzmu w ramach posiedzeń zespołu. Wczoraj w 52 miastach, nie Polski na szczęście, ale we Francji, odbyły się liczne manifestacje przeciwko zapowiedzianym przez prezydenta Emmanuela Macrona rozszerzeniu paszportu sanitarnego na całą francuską przestrzeń publiczną. Mówi się wprost o segregacji sanitarnej. Przymus szczepień dla personelu medycznego to jeden z wątków, ograniczenia w podróżowaniu, korzystaniu z usług lekarzy czy lokali gastronomicznych dla osób niezaszczepionych to kolejna kwestia. Jakie ma pani zdanie na ten temat? No to jest rozwój wypadków, którego niestety spodziewałam się. Już od wielu miesięcy obserwując ze szczegółami, w jaki sposób są pewne rzeczy komunikowane przez poszczególne rządy i do czego to zmierza. To bardzo niepokojące decyzje. Decyzje, które świadczą o tym, że to, co nazywamy sanitaryzmem, czyli podporządkowanie walce z epidemią wszystkich dziedzin naszego życia, życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, w kwestiach gospodarczych, to wszystko się po prostu dzieje i niestety na tym najbardziej ucierpią prawa i wolności obywatelskie. Czyli to już jasne, że to zostanie wprowadzone, mówi pani, ucierpią, czyli mówimy o faktach dokonanych, tak samo jak zerkamy na Irlandię, tam dzisiaj dowiedzieliśmy się, wicepremier zapowiedział, a właściwie orzekł, że osoby niezaszczepione nie wejdą do kawiarni, nie wejdą do pubu, nie wejdą do różnych tego typu miejsc, powołał się na to, że w Niemczech jest podobnie, Francja szykuje podobne rozwiązania, u nas główny inspektor sanitarny wczoraj mówił, że nie wyklucza, że wraz z rozwojem pandemii w Polsce też będą podobne regulacje. No niestety widzimy, że te działania i decyzje nie są odosobnione, tylko one są w zasadzie jako podejmowane w pewnym uzgodnieniu, bo jeżeli obserwujemy sytuację, w której te działania są analogiczne w różnych państwach, niezależnie też od ewentualnego zagrożenia i od kwestii związanych ze stricte bezpieczeństwem epidemiologicznym, notowanymi zakażeniami czy zgonami, no to świadczy to po prostu o tym, że to jest konkretnie zaplanowana polityka i musimy się po prostu z tym liczyć, że tego rodzaju rozwiązania będą próbować również implementować w Polsce. Czyli mówi pani, że nie jest to naśladownictwo pewnych zachowań polityków w różnych krajach i powtarzanie tego, co mówią choćby na Zachodzie, tylko coś zaplanowanego i odgórnego, jak rozumiem. O pewnych decyzjach przecież rozmawiano na forum Unii Europejskiej, chociażby w kwestii paszportów covidowych. Została ta decyzja podjęta przez Parlament Europejski, zatem jest to decyzja uzgodniona. Co do tego, w jaki sposób te paszporty covidowe, paszporty sanitarne miały być wykorzystywane w poszczególnych krajach, czyli w kwestiach niezwiązanych z podróżowaniem, ale właśnie z dostępem chociażby do usług publicznych w danych krajach, no ta kwestia miała być pozostawiona do decyzji państw członkowskich. No i jak widać, jest to po prostu tylko kwestią czasu, kiedy te paszporty covidowe, które na samym początku, jak mówiono, że będą wykorzystywane wyłącznie do podróży zagranicznych, jak wchodzą tak naprawdę w każdy aspekt naszego życia i jak ich brak uniemożliwi nam po prostu normalne funkcjonowanie i korzystanie z przecież zgwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności obywatelskich. Konstytucjonaliści we Francji, chociażby te zapowiedzi prezydenta odnośnie tego, że niezaszczepieni nie będą mogli skorzystać choćby ze służby zdrowia, więc gdzie tu ta wolność obywatelska, a przecież płacimy wszyscy podatki. Oczywiście tego rodzaju działania są niekonstytucyjne i są, no godzą wprost w istotę praw i wolności obywatelskich. Chciałam tutaj podkreślić, że na gruncie polskim też ostatnio taki bardzo ważny głos padł ze strony pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, właśnie konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie powiedział, że
tego rodzaju działania prowadzą do stworzenia tak naprawdę totalitarnego systemu i może się okazać, że tą pierwszą ofiarą pandemii będą właśnie prawa i wolności obywatelskie. No nie możemy do tego dopuścić. Uważam, że tutaj sprzeciw jest absolutnie konieczny. A czy podziela pani to zdanie? Uważa pani, że to idzie w tym kierunku? Tak, uważam, że to idzie w takim kierunku, ażeby właśnie wprowadzić to, o czym wcześniej mówiłam, segregację sanitarną, żeby wprowadzić wprost dyskryminację właśnie na gruncie sanitarnym. I jeżeli ktokolwiek uważa dzisiaj, że samo zaszczepienie się rozwiąże tą sytuację i że naprawdę wrócimy do normalności, jeśli się wszyscy zaszczepią, to uważam, że też jest po prostu w błędzie. Czyli normalności, czyli tego, co znamy sprzed 2 lat, już nigdy nie tego, będzie? Tego, co znamy z 2019. Mówi? Nie, ja to w ten sposób nie mówię, absolutnie. Absolutnie w ten sposób nie mówię. Uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby odzyskać normalność. Więc co możemy zrobić? Jak możemy wpłynąć na rządzących? Jak możemy wpłynąć na posłów? Przecież jest pani posłem. No tak, no ale jestem jednak jednym z tych posłów, którzy widzą problem. Problem jest bardzo poważny i najbardziej niepożądaną sytuacją jest taka, kiedy zamykamy oczy i mówimy, że nic się nie dzieje. Ale to reszta posłów, przepraszam, znowu wchodzę w słowo, nie widzi tego problemu? Przecież rozmawiacie państwo, posłowie pomiędzy sobą. W tych rozmowach nie wynikają jakieś tego typu kwestie, że pani pogląd jest podzielany, że posłowie też się obawiają różne rzeczy, po prostu nie zauważają tego? Są posłowie, którzy to zauważają, są posłowie i się tym przejmują i również działają w tym zakresie, podobnie jak ja. Są posłowie, którzy to widzą, ale mówią, że to nie jest ich sprawa i że nie mają na to wpływu. A są też posłowie, którzy tego nie widzą. Wydaje mi się, że po prostu te postawy posłów są analogiczne, jakie obserwujemy w naszym społeczeństwie. I tutaj jest ważne to, ażeby jak najwięcej osób po prostu było świadomych tego, że sytuacja no, nie zmierza w dobrym kierunku i że prawa i wolności obywatelskie to nie jest coś, co państwo nam nadaje, że może nam w jakikolwiek sposób reglamentować, że może pewnym grupom społecznym pozwalać na korzystanie z praw i wolności, a innym nie. No, prawa i wolności obywatelskie to jest coś, co państwo po prostu uznaje, bo one nam się należą z racji tego, że po prostu jesteśmy ludźmi. I w związku z tym jakiekolwiek działania, które zmierzają do tego, ażeby w sposób niekonstytucyjny ograniczyć prawa i wolności obywatelskie. No takie działania nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby one po prostu były realizowane. Tutaj pełna zgoda. Zatrważające jest to, co pani powiedziała, że są posłowie, którzy widzą problem, którzy mówią, że to nie od nich zależy, że to nie ich sprawa. No to od kogo zależy, jeżeli nie od rządzących? Że nie mają na to wpływu, to kto ma wpływ? Panie redaktorze, no chciałam po pierwsze zauważyć, że w ramach konstytucji rzeczywiście wszelkie ograniczenia praw i wolności obywatelskich mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie, po pierwsze, w określonych konstytucją sytuacjach, czyli wtedy, kiedy zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, na przykład stan klęski żywiołowej, a po drugie, mogą być ustanawiane tylko w ustawie, czyli tylko przez Sejm. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której stan wyjątkowy nie został wprowadzony, bo stan zagrożenia epidemicznego nie jest stanem, który jest określony w Konstytucji. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że ograniczenia praw i wolności ustanawiane są drogą rozporządzenia ministra zdrowia, a nie drogą ustawy. W związku z tym te wszelkie ograniczenia praw i wolności obywatelskich no, zapadają poza Sejmem no i jest to również droga niekonstytucyjna. Niestety jest to oczywiście potwierdzane przed sądami. Przypomnę tylko sytuację restauracji Bułkę z Wrocławia, z tego co pamiętam z Wrocławia, która miała 23 zarzuty ze strony sanepidu postawione z powodu tego, że nie przerwała świadczenia usług gastronomicznych i ta sprawa stanęła przed sądem i sąd wszystkie te zarzuty, które były stawiane ze strony sanepidu, umorzył właśnie z tego powodu, że te ograniczenia praw i wolności obywatelskich, które były nałożone, nie były
tak naprawdę prawne. Druga kwestia, ostatni wyrok też Sądu Najwyższego dotyczący wolności zgromadzeń i również ograniczenia dotyczące wolności zgromadzeń, które były nałożone. Zostało to stwierdzone, że było to nałożone w sposób niekonstytucyjny i sprzeczny z prawem. A zatem dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Sejm nie uczestniczy w tym procesie, który jest konstytucyjnie zarezerwowany właśnie dla tej Izby. Czyli Polacy, rozumiem, nie muszą przestrzegać tych zakazów. Myślę, że pewne rzeczy się samo, myślę, że pewne rzeczy się same komentują. W takim razie tu zakończymy niestety takim akcentem, ale do rozmowy na pewno jeszcze powrócimy. Anna Maria Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Sanitaryzmu, była gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.